Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym wieczornym zasypiakowym spotkaniu, w naszej modlitwie kończącej ten dzień. Kochani, mamy dzisiaj poniedziałek, więc jak to zazwyczaj w poniedziałki, opowieści o świętych. Kochani, dzisiaj de facto jest jedno wspomnienie świętej, bo świętej Agaty, dosyć dobrze znanej świętej. I proszę mi wybaczcie wszystkie drogie Agaty, ale jednak nie będziemy zajmować się dzisiaj Agatą. Dlatego, że dzisiaj również wspominamy, tylko prawie nikt o tym nie pamięta, bo to już dzisiaj taki mało znany święty, świętego Izydora z Chios. Kochani, to nie jest ten Izydor z Sewilli, dosyć znany, też znany, bo on, że tak powiem, patronuje internetowi, ale to nie o tego chodzi. To jest dużo starszy święty, bo z III wieku. Bardzo niewiele o nim wiemy, ale proszę posłuchajcie, bo szczególnie jeden fakt z jego życia bardzo mnie ujął. Izydor pochodził z Aleksandrii i był żołnierzem w oddziale komendanta Numeriana. Podczas pobytu wojska na wyspie Chios, centurion Juliusz oskarżył tegoż Izydora, że nie składa ofiar rzymskim bogom. Taka była prawda, dlatego że on rzeczywiście poznał chrześcijan wcześniej, no i ochrzcił się i nawrócił na chrześcijaństwo. Wówczas Izydor wyznał swoją wiarę w Chrystusa i widząc tą jego niezłomną postawę, ten Numerian, kazał go ściąć mieczem. Jego ciało wrzucono do studni. To jest takie miejsce do dzisiaj w Chios, które się cieszy taką wielką czcią. Niektórzy oczywiście twierdzą, że ta woda ma cudowne właściwości. Wiadomo, kochani, że woda nie ma żadnych cudownych właściwości, ale Pan Bóg tam przy tej studni pewnie wiele cudów może uczynić. To wszystko się działo za panowania cesarza Decjusza. To był 251 rok. Kochani, co bardzo ciekawe, jest taka legenda z nim związana, bardzo prosta, ale jakoś bardzo mnie ujęła. Mianowicie według tej legendy, kiedy był prowadzony na śmierć, on był wcześniej podobno dosyć mocno pobity, zanim go ścięto, to bardzo płakał z bólu, w sensie bardzo cierpiał. I legenda mówi, że tam, gdzie upadały jego łzy, tam się pojawiał mastyks. Kochani, mastyks to jest taka roślina, która ma różnego rodzaju tam właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i tak dalej. Jest w ogóle ponoć zdrowa i to często jakby brano do rzucia po to, żeby się uodpornić na różnego rodzaju no właśnie zarazki i tak dalej. A tak naprawdę z tego się, kochani, on jest dlatego bardzo znany, z tego się produkuje werniks, czyli to coś, co, wiecie, konserwuje obrazy, nie? Kochani, tu oczywiście strasznie dużo się otwiera różnych takich symbolicznych rzeczy, nie? No bo werniks, czyli konserwowanie obrazu, czyli to jest tak jakby przez łzy, przez cierpienie można było sobie w sobie samym obraz Pana Jezusa zakonserwować, nie? Kochani, nie chodzi oczywiście o to, że cierpienie jest samo w sobie czymś dobrym, ale może nas do tego prowadzić. Kochani, jakoś bardzo mnie ujęły te jego łzy, nawet nie z powodu tych kwiatów, tylko samo to, że on płakał. Zazwyczaj bardzo często, kiedy czytamy o tych różnych świętych, to w tych ich historiach oni zazwyczaj idą na śmierć, wiecie, uśmiechnięci, tam cieszą się, że mogą cierpieć dla Pana Jezusa, pozdrawiają różnych ludzi, albo mówią jakieś śmieszne rzeczy, albo takie wysławiające Pana Boga, takie, wiecie, chwała Bogu za to, że cierpią i tak dalej. I ja nie przeczę, kochani, że wielu świętych rzeczywiście w taki sposób mogło podchodzić do swojej śmierci, do tego, co im się przydarzało. Ale tenże nasz dzisiejszy święty, nie, święty Izydor, po prostu płacze, bo go strasznie boli. To nie jest tak, że on szedł tam wesoły, że on szedł tam uśmiechnięty, tylko wiedział, co go czeka, wiedział, że go bardzo pobito i to odczuwał w swoim ciele, więc po prostu płakał. Kochani, dzisiaj taki, no nie wiem, czy to można nazwać rachunkiem sumienia, bo to trochę nie jest rachunek sumienia, tylko bardziej jakaś taka modlitwa. Spójrzcie na te wszystkie miejsca w waszym życiu, gdzie po prostu nie macie siły już, nie? Gdzie wcale nie macie ochoty powiedzieć: uwielbiam Cię, Panie Boże, za moje trudności, uwielbiam Cię, Panie Boże, za różne straszne rzeczy w moim życiu. Chociaż to jest w ogóle bardzo wielka sztuka, że tak powiem, uwielbiać Pana Boga również w tym, co trudne. Ale spójrzcie właśnie na te miejsca, gdzie po prostu płaczecie, gdzie się po prostu gdzieś w was utrwala jakiś obraz cierpienia, obraz tego, co złe, co trudne, co smutne. I oczywiście, broń Boże, nie chodzi mi o to, żebyście się teraz nad tym jakoś tam, nie wiem, rozkoszowali, czy użalali, czy cokolwiek innego robili. Tylko oddajcie te łzy Panu Jezusowi. Pomyślcie teraz o paru takich momentach, dam wam jak zawsze trochę ciszy.
o tych momentach, gdzie najbardziej płaczecie, gdzie najbardziej po prostu was boli, gdzie najbardziej jesteście bezsilni. I tak po prostu, nie udając, że jesteście mocniejsi, silniejsi, tylko tacy, jacy jesteście. Oddajcie Panu Bogu te przestrzenie, te sytuacje, pokazując Mu, no właśnie, że jesteście z Nim w tym, że bardzo Go prosicie, żeby On był z Wami w tym. Dajcie Mu taki przystęp do siebie. Nasz dobry Panie Jezu, głęboko wierzymy, że Twoje cierpienie, Twój ból, Twoje łzy zbawiły ten świat, że Twoja miłość, która w tym wszystkim była, zbawiła ten świat. Prosimy Cię, Panie Jezu, bądź z nami w tych wszystkich miejscach naszego bólu, naszego cierpienia, naszego łzawienia, naszego krwawienia czasem wręcz. Jezu, prowadź nas przez to, dawaj nam siły, podtrzymuj te nasze nadwątlone siły, spraw, żebyśmy również my mogli przynieść owoc dzięki tym różnym doświadczeniom. Bez Ciebie to jest niemożliwe, ale Ty możesz to zrobić w naszym cierpieniu, więc bardzo Cię prosimy, prowadź nas właśnie w ten sposób. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, na dzisiaj to byłoby tyle w tym naszym spotkaniu wieczornym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przyjmijcie proszę błogosławieństwo na tę noc, na koniec tego spotkania. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa, niech to będzie dobra, piękna noc i do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Pa, pa.